Przed nami pierwszy górski bieg Muszyny. Bieg będzie bardzo wymagający, bo wjedzie pod górę drogami leśnymi, które nie są odśnieżane, a średnia pokrywa śnieżna o tej porze roku to około 40 cm. Trasa ma przewyższenie 220 metrów i meta jest na poziomie 870 metrów nad poziomem morza. Długość trasy to 8 km. Cały czas biegniemy pod górkę, tam nie ma praktycznie żadnego kawałka, gdzie jest równo lub delikatnie z górki, tylko cały czas pniemy się do góry. Nie? To będzie takie wyzwanie dla zawodników. Ogólnie dobrze by było, jakby zawodnicy byli przygotowani na mróz. Wtedy trasa może być oblodzona i wiadomo, że przydadzą się kolce. Nie? Bo tam w tej górnej partii trasy, nawet jak w tamtym tygodniu nią biegaliśmy, patrzyliśmy na to, czy coś tam jest niebezpiecznego, to właśnie tam odcinek takiego kilometra jest dość mocno oblodzony i podejrzewam, że do tej pory tam nie zeszły te lody. Na mecie będzie czekać koc termiczny, ciepły posiłek, ciepły napój, ognisko, muzyka i pamiątkowe medale dla każdego kończącego bieg. Od 9.30 wydawane będą pakiety startowe uczestnikom biegu. Start o godzinie 12. Nie ma nic ważniejszego niż bezpieczeństwo Twoje i Twoich bliskich. Zaufaj nam i sprawdź swój samochód na jednej z najnowocześniejszych stacji diagnostycznych w mieście. MPK. Ponad 100 lat w biznesie motoryzacyjnym. Doświadczenie, które procentuje.